I jedziemy na zakupy, jedziemy do Ciucholandu. Mamy nadzieję na jakieś niezłe łowy. Tutaj macie znak, tutaj się nie kurzy e-cygaret też. Czyli nawet e-papierosów nie palimy tutaj w tym miejscu. Relaksik na kanapie, przed telewizorem, jest głośno, bo dobry film leci. Nie ma tak lekko. Taka zasada, uważajcie, bo Max topuje, więc... Co? Chodź, kalendarz otwieramy. Stefia! No chodź, no. No zobacz. Kalendarz. No właśnie. No właśnie, dziewczyno. 23. Jedyne nieotwarte, Stefa. To sobie panowe 24 pootwierałaś. Przedostatnie. Jak grzecznie siedzi. Ojeju. Tuna, tuna, tuna. I proszę bardzo. Niam, 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 jakie dobre. Jakie to dobre. Wszystko? Sieśko zjadłaś? To teraz moje kalendarze. 23 w kalendarzu i proszę, mamy co my mamy tutaj? Maskara taka malutka, fajna, a w The Body Shop. Zazam oczywiście dodam jeszcze kalendarze, które pootwierałam w Warszawie. A tutaj, tu mamy coś, co nie chce wypaść. Czyżby to była gąbeczka do makijażu? Tak, gąbka do makijażu. Z The Body Shop, taki stożek, bardzo fajny. Stefcia, co ty zrobisz? Co ty zrobisz, bo jutro jest ostatni już dzień. No właśnie. I kalendarza nie będzie już codziennie. Co za smutek. Okay. 23 w kalendarzu prawie same produkty do ust, oprócz oczywiście cienia Glam Shop. Bardzo ciekawy cień, balonówka, no w sumie coś w tym jest, taki matowy, piękny kolorek, zobaczcie, już tylko jeden dzień. Matowa pomadka, bardzo ciemna, NYX Cosmetics. Tutaj mamy bardzo neutralny odcień. I pielęgnację do ust z Douglasa. Dzień dobry, witam w kolejnym vlogmasie. Ja w samochodzie, bo jadę z Basią. Cześć, Basia. Jedziemy na zakupy, jedziemy do Ciucholandu. Mamy nadzieję na jakieś niezłe łowy i na kawunie i te sprawy, więc trochę jest do ogarnięcia. Zabieram was ze sobą, ale pogoda nie sprzyja jakimś pozytywnym myślom niestety, bo leje, jest brzydko, szaro. Chociaż mogła być ta wiosna, co była kilka dni temu i było ciepło, ładnie. No ale cóż, więc lecimy na zakupy. Jak zamknęli nam? Ale w innym byłyśmy. Teraz idziemy na kawę. A, choineczka trochę zmieniona w tym roku, widzę, bo tego nie było, tych złotych takich pierścieni w tamtym roku. Jeśli czegoś nie zrozumiecie, to ja wam przetłumaczę. Na przykład tutaj macie znak, tutaj się nie kurzy e-cygaret też. Czyli nawet e-papierosów nie palimy tutaj w tym miejscu. I wracamy z zakupów. Udało nam się kilka tam skarbów wyłowić, ale no pozamykali nam te Ciucholandy, przynajmniej jeden taki nasz ulubiony. Coś tam się udało, więc to jest najważniejsze. Pokażę wam w domu, bo myślałam o pewnej stylizacji.
Ogólnie jest to taka suknia, która no nie jest do mnie dopasowana, natomiast coś z nią wykombinuję, ale dam za nią 5 zł, więc takie biznesy to ja lubię, słuchajcie. Coś z niej zrobię, czy do jakiegoś filmu, czy do zdjęć, albo jakaś stylizacja na imprezę, na czerwony dywan, kto wie, może coś takiego kiedyś nastąpi. Więc tak, no, 5 zł, inwestycja życia. Jak zwykle jeszcze Pepko trzeba zaliczyć po drodze. Klimacik świąteczny w deszczu. Przychodzę do domu, a tu takie zapachy. Piernik, tu jest ten. Tu jest sernik, się piecze. Tutaj już mamy grzybki, się moczą, więc... takie ekstra smaki. Co robisz? Wiecie co, tu mam prezent dla niej, z walerianą, taką poduszeczkę, i to tutaj zaczęło pachnieć już. I Stefania, taka mała ćpunka, proszę bardzo, gryzie mi walizkę. Mhm, przyłapana. Ojeju. Dyna, Karolina, tak? Pokażę wam tak na szybko, co kupiłam. To jest ta sukienka za 5 zł. Ona jest cała z cekinów. No i nie wygląda nowocześnie, bo nie o to chodziło. Jest taki trochę klimat lat 20, więc coś z nim zrobię. No ale słuchajcie, 5 zł. Taki skarbek ekstra. A teraz szybka transformacja z wersji glam w roboczą. I idę myć łazienkę. Także. No i wieczór, relaksik na kanapie, przed telewizorem. Jest głośno, bo dobry film leci. Nie ma tak lekko. Proszę bardzo, wasze marzenie jest i Adam. No. Adam dzisiaj przyleciał z Londynu. I jeszcze teraz robiliśmy coś takiego i nie jesteśmy na kanapie przy telewizorze, tylko w restauracji, więc kręcimy i wyglądamy w ten sposób, ale ogólnie jest spoko. No, tak. No. I Kevin wjechał. Kevin wjechał na grubo. Jutro w telewizji, dziś przedpremierowy pokaz na nas, więc tak jest Adam. Zadam. Witam, wesołych świąt. Tak, może już teraz złóżmy życzenia, bo w sumie wy będziecie oglądać w Wigilię tego Vlogmasa, a więc dobrze by było już coś. Ja wam życzę dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze. Wiem, że to samo wy mi życzycie, i spokoju, i odpoczynku. Życzę wam dużo miłości, dużo radości z bliskimi, fajnych prezentów, ale takich pięknych, bo najlepszy to jest ten czas, który możemy spędzić z bliskimi, i bo zaraz wykorzystam wszystko i nie będziemy to mówić. Ale pokażemy prezenty, czy to jest tak pomiędzy nami? No możemy pokazać, no. Ja chcę życzyć wszystkim wesołych świąt i przede wszystkim dużo zdrowia, i przy tej okazji chciałbym wszystkim podziękować za przyłączenie się i wsparcie mojej zbiórki, którą wypromowała Karolina. Tylko wspomniało. Jak ci kochają. Tak, naprawdę bardzo dziękuję i myślę, że wszystko będzie dobrze. Przyszły rok zapowiada się intensywnie. Pod znakiem skalpela, ale powinno być dobrze. Będzie dobrze. I wszystko dzięki wam. Ja też wam dziękuję, bo wasze wsparcie było niesamowite i zaskoczyło mnie bardzo, że 2 dni po prostu pełna kwota. Dokładnie. Nasze zamówienie przybyło, więc robimy krótką przerwę. Jest pierniczek i jest takie oto... Co to? Co? Żółw. Żółw, tak, zapomniałam. Jest Kevin. Ja mam grzane wino, bo mam urlop, więc mogę. Mogę ci ukraść kawałek? Bo całego nie mogę, ale ci skupnę, co? Okay. Masz jakiś widelczyk? Dawaj. Ej, ale nie za dużo. Nie za dużo. Dobre, bo nie słodkie. Proszę, na próbuj. Więcej nie dostanie. Wystarczy mi wino. Dobra, nie? Wiedziałem, co wziąłem. Dobry wybór. To jest to.
widać. Dawna prezenty. Na wstępie powiem, że chyba to się powtórzyło, to mam rachunek, możesz sobie wymienić. Dobra. Skąd wiesz, że się powtórzy? Nie wiem. No, nie wiem. To jest niespodzianka. Pachnie grą. Nie wiem. A to czekaj, ja pierwszy czy tak na no, otwieraj w momencie? No dobra. Facetowi zawsze gorzej coś kupić, nie? Zgadzacie się ze mną? Pewnie skarpetki. Na pan. Wygląda jak skarpetki. Nie wiem, że skarpetki. A ty wiesz, jakie zapachy ja lubię. No. Świeczuszka taka. Tak, nie skarpetki, ale coś, żeby odświeżyć. Tak, tak. Z powodu man cave. Czarna jak twoja dusza. Tak. To też czarna jak twoja dusza. Wiesz, czego to jest kawa? Nie. Odkrywnego. To, co pijemy zawsze. Italiano. Każdy, kto mnie zna, wie, że lubię dobrą kawę. Tak. Będzie parzone. Italiano. Myślałam o zaparzaczu, nie wiedziałam, co masz. No i gry, no. No tak. Nie popieram, ale wspieram, żeby nie było. No, no dobrze, a powtórzyło się? Nie. Boże, bo się tak stresowałam. Nie powtórzyły się. Ale tu nie wiesz, co drugie jest. Widzę, widzę. Nie powtórzyły się. Kupiłam bestsellery, więc nie wiem. Pan mi doradzał, bo się dostałam taka zielona jak to w pudełku. I nie wiedziałam, jakiś pan podszedł i potrzebuje pani pomocy, a ja mówię, no. No, no i powiedział, że tutaj przepadasz w tym, czemu? Więc czy na pewno to chcę kupić. Że to tak wciąga, to jest Wiedźmin. No, że to bardzo wciąga. Ale to nie jest Wiedźmin, Wiedźmin. No on powiedział, że Wiedźmin. Że to jest coś, co po prostu totalnie tak. Ja tego szukał, bo ostatnio kupiłam, bo wszystko było przydane. A jest faktycznie gra jak Geralt. No proszę. Akurat no to jest Wiedźmin, a to jest jakieś ścigamki. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Proszę. A teraz moje. Dobra, powiedziałem Karolinie, że mam Forza Horizon 4, a dała mi trójkę, więc... Musi wymienić. Przypał. Ale słabo. Były wszystkie już wyprzedane, słuchajcie. Kupiłam bestsellery, które poszły. Tak mi pan doradził. Tak. Ale wymienia coś lepszego. Walam na tego pana. Wymienia coś dobrego. Teraz prezenty Karoliny. Jest tak, ja się posunę. O Jezu! Musisz zacząć od tego. Co to jest? Tej kusika. Wiecie, co to jest? Daj buziaka. Masz to. Dziękuję. Je gryfnie. Czyli jest fajnie. Czekaj, ubieram. Mam nieuczesane włosy, to mogę w tym się... Patrz, ale pasuje ci do bluzy, jak znalazł. Idealnie. Widzisz, to jest jednak... Pudełeczko. Czemu się tak stresujesz? Ja się nie stresuję, tylko ciebie nie widać w ogóle. Tutaj, wychylam się, mam takie świetne światło od góry, jest przepiękne. Co wykombinowałeś? To nic nie waży. Milion papierków. Co ty? Tu rwałeś w ogóle pierwsze te? No to nic nie wiem, ale lepiej zobacz, jak wygląda w środku. Jak ty to zrobiłeś? Nie używam. Słuchajcie, to jest pierwszy tusz Maybelline. Pokazywałam wam kiedyś jego młodszą siostrę. Dobrze mówię młodszą, nie? Że później wydaną. I tu jest nigdy nieużywany tusz. Tusz w kamieniu ze szczoteczką. O jadzio. Ja tego tak długo szukałam, w ogóle nie mogłam znaleźć. No są, ale używane. Nawet ma
Nawet nie zaczęty. Chicago. Chicago. Wow. To nie mówiłam, w jaki to jest stanie w ogóle. Pośpiechu zapomniałem. Pięknie. No, wesołych świąt. Wesołych. Jesteśmy już po spotkaniu naszym. Adam mnie odwozi do domu. Mam takie kropki na twarzy, bo pogoda jest po prostu rewelacyjna. I jesteśmy mega, mega padnięci. No, Adam nie spał przez chyba dwie doby, czy dwie noce. Dzisiaj przyleciał, a ja od rana na szmacie, jak to się mówi. Dużo załatwiania, sprzątania, więc bylibyśmy oboje bardzo wdzięczni, jeżeli dzisiejszy kalendarz pomocy wybierzecie sobie sami, wchodząc na Si Pomaga, wybierzcie dowolny cel, możecie wpłacić na wczorajszy cel, bo widziałam, że już tam sporo pieniędzy wpłaciliście i bardzo Wam za to dziękuję. No i tak, dziękujemy Wam bardzo. Jutro będzie ostatni Vlogmas. Jest mi przykro, a zarazem się cieszę, ale mam nadzieję, że to zrozumiecie, że jednak, wiecie, mimo wszystko montowanie codziennie filmów, kręcenie i montowanie wieczorem przed snem, czasem taka walka sama z sobą, zrób to rano, ale u rodziców tego nie mogę zrobić, bo przez cały, po prostu przez całą noc się dodaje film. Jest tutaj tak słaby internet, więc dzisiaj też muszę jeszcze powalczyć i zmontować i dodać tego Vlogmasa, ale bardzo, bardzo Wam dziękuję za to, że oglądacie je codziennie i wiem, że Wam jest przykro, że to już koniec, ale za rok będą nowe. No, no wiem, że mi nie pozwolicie ich nie robić. Coś masz do dodania? No ja będę dopiero w przyszłym roku, nie? Na kanale, więc... No, ale cieszę się, że udało się dzisiaj złapać Adama i mogliście go zobaczyć chociaż przez chwilę, bo pisaliście, że no te Vlogmasy bez Adama to już takie nie Vlogmasy, no, więc nie z Adam. No, ale planowaliśmy od dawna, nie? Bluzy i... No, no, ale się udało, no mogłeś być dzisiaj taki zmęczony, słuchaj, że wiesz, zasnąłbyś i co, bym cię nie dobudziła, no. Zdarzało się takie momenty. Zdarzały się takie sytuacje. Zdarzały się, no, ale no, no co, no. No. Już się dzisiaj martwiłam, że zaspałeś na samolot. Nie spałem. No, także wesołych świąt i... No, wesołych. Smacznej Wigilii. Także jest jedna taka rzecz, taka zasada, uważajcie, bo mak sztopuje, więc... Dobra, dla ludzi ze Śląska, oni potrafią zrozumieć. Od rana będę kręcić makówki, bo mi tata musi coś załatwić, a zawsze to on robi, więc ja jutro będę kręcić cały czas po prostu makówki, ale dam radę, więc muszę się wyspać, bo jutro od rana w kuchni. Ty pewnie nie musisz być od rana w kuchni. Ej, ale moich kotów nie było na tym, na Vlogmasie. Nie było kotów, Adama, no. To na story będziesz musiała wrzucić. O. Będzie na story. Ale to tak dopiero za... Dwa dni, trzy. No, no bo jutro Wigilia. Jeszcze raz smacznej Wigilii. Wypoczynku Wam życzę. Objedzenia się pysznościami. No, to jest zawsze. Fajnych żeby prezentów. Reklamy podczas filmu Kevin Sam w domu nie były za długie. Dajcie znać, kto będzie oglądać. Żeby nie były. Jest chyba jutro, na pewno jest, musi być. Na 100%. Musi być, no przecież. Więc jeżeli będziecie oglądać, to pamiętajcie, że te dwa osobniki też oglądają. Na 100% będziesz oglądać, nie? Ale w tej bluzie. W bluzie Kevin, tak. No, w bluzie z Kevina. Bluzy przywiezione z UK-a. Dzięki, jest ekstra. Będę w niej jutro siedzieć. I ten, w święta się jakoś, jak spotkamy, to też możemy być w tych bluzach, nie? Też możemy. Też jak możemy. Będziesz chciała, to znaczy Karolina pewnie nie pokaże, bo to taki będzie spoiler. Już mnie ręka boli, weź mnie zamień. Trzymaj. Cały karton starych kosmetyków jeszcze u mnie jest. No, dużo jeszcze zdobyczy. Który Adam przyjechał do Polski. No. Wszystko przywiózł, więc jest sporo. Muszę znowu po nowym roku ruszam z serią Historia makijażu na Instagramie. Wiem, że teraz był lekki taki zastój z tym, no ale
Oglądając vlogmasy doskonale widzieliście, jak moje życie wyglądało w tym miesiącu, więc, że tak powiem, busy, busy i bardzo busy. Więc nie było na to czasu, a jednak przygotowanie takiego posta trwa minimum kilka godzin. Zrobienie klimatycznego zdjęcia, pokazanie tych produktów, zmontowanie tego mini tutorialu, plus jeszcze opis całej tej historii i poszukiwania, to trochę to trwa. Najdłużej chyba robiłam 3 dni taki post, więc dajcie mi chwilę, a na pewno wam to wynagrodzę i będzie taki, będą posty znowu się pojawiać. Na Instagramie koniecznie, tam w opisie macie linka. Jeżeli nie macie Instagrama, to pamiętajcie, że możecie zawsze na niego kliknąć i to się wam i tak wyświetli, więc nie musicie obserwować, żeby to widzieć. Tak. Dziwnie tak kończyć vlogmasa, ale tak, no dziękujemy wam za oglądanie i mamy nadzieję, że wam się miło oglądało, że się cieszycie, że widzieliście Adama. Subscribe! Lajki, łapki w górę. Dzięki kochani. Wesołych świąt i do jutra. Do zobaczenia w ostatnim vlogmasie. Bye.